Nasze prezentację nazwaliśmy przerwane na chwilę projekty APA Wojciechowskie, architekci w Ukrainie. W zasadzie powinno się to nazywać opowieść z Ukrainy pod pretekstem naszych projektów w Ukrainie. Ponieważ tematem całego tygodnia jest iluzja, no to wygooglowałem taki cytat z Woltera, że iluzja jest pierwszą z naszych przyjemności. No i było nam bardzo dobrze w tej iluzji bezpieczeństwa, ciepła. No właśnie, dobra, właśnie coś się sprzęża i przepraszamy za te nieciekawe efekty. A może ja stanę o tu. No było nam ciepło, ale tu za rogiem się czaił czarny łabędź, który stawiał się coraz to bardziej wyraźny, coraz to większy. No i wreszcie stanęliśmy przed takim problemem, że wszyscy z nas, architektów, jest bardzo zaprzyjaźniony z takimi przekrojami, przy pomocy których analizujemy proporcje ulicy, w jaki sposób ona powinna być dobrze zaprojektowana. Ja znalazłem w Facebooku ukraińskim, niestety nie otworzyłem go tego, więc musiałem to narysować na nowo, kompletnie inny rysunek, mianowicie pokazujący czołgi poszczególnych typów z kierunkami, maksymalnymi wznosami ich luf. I że jeżeli tu stoi T-90 w takiej odległości, to możemy stać na balkonie i zrzucać na nich, a jeżeli BMP-3, to niestety nie. Czyli stanęliśmy się, każdy, kto przed takim czymś, że nie możemy już więcej udawać, że mamy iluzję, że mamy bezpieczeństwo i musimy patrzeć na fakty. Każdy, kto wie, zna moje prezentacje, to wie, że chociaż jeden Churchill będzie, teraz będą trzy w tych prezentacjach. No i opowiemy teraz o naszych projektach, które robiliśmy w Ukrainie. I pierwszym z tych projektów, w zasadzie takim najważniejszym dla nas, był projekt Unit City. A projekt, który się znajduje bardzo blisko centrum Kijowa, on jest... Były dwie linie w Monachium produkcji motocykli BMW, jedna wędrowała za Ural, druga do Kijowa, obudowana wokół tej linii została fabryka, a naszym zadaniem było zrobienie masterplanu czego porozmawialiśmy z klientem, wartościach, które powinny być w tym poprzez taki kompleks mieszkaniowo-biurowy, że on powinien być różnorodny, zachowywać swoją identyfikację, mieć fajnym miejscem, oczywiście być ekologicznym, co jest w Ukrainie dosyć jeszcze nieoczywiste. No i jednocześnie miał być punktem jednoczącym i czymś, co jest trudno czasami w Ukrainie, w krajach postsowieckich, czyli zachowywać skalę ludzką. W projekcie miało być bardzo dużo elementów, mianowicie przede wszystkim biura, części innowacyjne, mieszkania, edukacja. I staraliśmy się to zawrzeć w sposób schematyczny poprzez odpowiednie rozłożenie tych funkcji w przestrzeni. Udało nam się wymyślić taki plan, w którym hale produkcyjne, bardzo złe, to one się nie dawały kompletnie do adaptacji, to były prefabrykowane bloki z dziurami 10-centymetrowymi. Były stopniowo zastępowane przez nową zabudowę i w taki sposób, że to mogło funkcjonować w zasadzie od powstania pierwszych budynków biurowych.
To jest plan, który był jak gdyby podstawą do dalszych rozważań. Nam się bardzo udało w tym sensie, że w samym środku, w najniższym punkcie założenia Kijów, kto z Państwa był w Kijowie, wie, że to jest bardzo pofalowane miasto i w takim centralnym punkcie była umieszczony plac, zwornik centralny całego układu i poszczególne funkcje zostały rozrzucone po całym terenie zakładu. Bardzo starannie staraliśmy się zaplanować miejsca ruchu ludzi, gromadzenia się ludzi, dlatego że wierzymy w naszej działalności urbanistycznej czy tam masterplaningowej, że nie należy takich rzeczy zbytnio rozwadniać, że trzeba ludzi koncentrować, a miejsca, gdzie nie powinno być tłumów, ich nie powinno być. W związku z tym zrobiliśmy takie analizy gęstości, jak gdyby spodziewanej, i staraliśmy się też rozmieszczać usługi towarzyszące w sposób racjonalny i skoordynowany. Był taki plan na dzień, a to jest plan na noc, w ten sposób zrobiony, żeby nie przeszkadzać przyszłym mieszkańcom. Bardzo ważne jest to, że mieliśmy zamiar, żeby to nie było dzieło jednego architekta. Naszym zadaniem był master planning i budowa niektórych obiektów biurowych. Natomiast bardzo dużo obiektów było tworzone przez nie tylko różnych architektów, ale różnych deweloperów i każdy z nich odciskał jakieś tam swoje piętro. To jest wizja tego centralnego placu, tak jak była narysowana podczas, Ostap, kiedy to było? 8 lat temu. To jest też właśnie ten plac centralny i identyfikacja poszczególnych placów o jakichś tam określonych funkcjach. To jest na przykład wizja tego parku innowacyjnego. Klienci bardzo nalegali, żeby budynki były no takie jakieś bardzo, bardzo niezwykłe, trochę nawet za niezwykłe jak na nasz gust. Miało też być powstać taki Central Park na miarę kijowską oczywiście. A to jest ten nasz ulubiony centralny plac z zachowanym kominem, tak zwana truba i pierwsze budynki, a to już jest zbudowane i stoi. Proszę zwrócić uwagę na tą wieżę telewizyjną, która jest tam w lewym górnym rogu. A to jest jeszcze w trakcie budowy, to już w tej chwili co najmniej parę budynków jeszcze do tego doszło lub jest w trakcie budowy. No a potem stało się to, co się stało. 700 metrów to jest była atak Rosja na tą wieżę telewizyjną. Orków, tak? To się mówi. A potem pojawił się wpis, ona ustała, to i my ustoimy. Bardzo mnie to, że tak powiem, podbudowało. To jest parę zdjęć sprzed wojny, przepraszam, przed pełnoskalowego wtargnięcia na Ukrainę, bo tak się powinno mówić. Bardzo lubię tą rzeźbę, która tu stoi. To jest taka rzeźba, nie bardzo ją widać w tej chwili, ale ona to jest, polega na tym, że zbudowany z łańcuchów taka postać, która się wyrywa na wolność. To jest coś, co Ukrainę, Ukraińców bardzo dobrze charakteryzuje. O, teraz ją tutaj lepiej widać. Bo budynki są dosyć fajne, biurowe, to są zwykłe komercyjne budynki, ale takie dosyć no, klasy proste i jakieś łatwe w budowie, ale dobrze zaprojektowaną zielenią. Te budynki to jest właśnie to, do czego dążymy, ten budynek po prawej i ten budynek na pierwszym planie to nie są nasze, te dwa są nasze, czyli staramy się integrować, współpracować z architektami ukraińskimi i żeby to miejsce było bardzo różnorodne, fajno, bardzo fajną zrobili zieleń. Niestety bardzo dużo zdjęć jeszcze nie mamy. A to są budynki, które rysowaliśmy. Wygraliśmy tam dwa konkursy, bo w zasadzie na każdy z budynków jest konkurs organizowany. A one są w tej chwili w trakcie budowy. Ten budynek miał się charakteryzować tym, że
miał takie panele podświetlane, dosyć proste, ze zmiennym światłem. I teraz to jest zdjęcie już z realizacji wstrzymanej. Bardzo mnie ucieszyło, że parę dni temu dostaliśmy zdjęcia, kiedy na Dzień Niepodległości Ukrainy sobie podświetlali ten budynek. Widzicie, wieża stoi i staraliśmy się. No i ten efekt jakiś jest. Potem jest to budynek, który nazwaliśmy roboczo Kryształ. On był w takim bardzo prominentnym miejscu i dlatego jest taki porąbany, dosyć niecharakterystyczny sposób dla mnie. Bardzo wyrafinowanej geometrii, bardzo wyrafinowanych. Tam każdy z tych paneli jest komputerowo zmieniany w zależności od kierunku światła, nasłonecznienia i tak dalej. No i też stoi w tej chwili. To są zdjęcia, które nasi koledzy tam nam przesyłali. To jest jako jedyny budynek biurowy w Unicity, który jest w budowie, tak? Bo budowa została wznowiona. Ten budynek jest jako jedyny, który się na razie buduje. A to jakoś to nie dotarło do mnie. No ale to dobrze. Podpowiadam. To są dwa te budynki. No i w tym obiekcie obok Central Parku znalazła się również szkoła. Tak, jakby dwa słówka o tej szkole. To jest jakby, jest właścicielem tej szkoły, miała być żona właściciela całego założenia. Pani Chmielnicka. Tak, jak my to nazywamy, oligarcha. Tak. I sytuacja wyglądała tak, że praca nad tą szkołą trwała już od roku, ale coś nie mogli się dogadać z architektami, jakoś się nie mogli dogodzić, no i nas zadzwonili, że trzeba szybko. Zawsze tak robią. Tak, jeszcze szybko, ale my tak jeszcze poprosiliśmy, żeby dali trochę czasu, może coś jeszcze dobrze wyjdzie, tak, żeby postarać się. O, właśnie próbowaliśmy uporządkować jakieś takie chaotyczne pomysły, które powstawali wcześniej, jakoś wytworzyć w tym rzucie przestrzenie wspólne, gdzie dzieci mogą przebywać, spędzę wspólnie czas. Dalej właśnie to jest ta jakaś przestrzeń wspólna. Bardzo pani Zoi zależało na tym, że to ma być jakiś nowoczesny utwór, który będzie jakby jakimś takim nowym miejscem do edukacji. Próbowaliśmy jakby to jakoś lagodzić, bo wiemy, że edukacja to nie tylko, żeby to wyglądało, żeby to jeszcze działało. I ten tutaj jest jakaś część jakby zagospodarowania, gdzie próbowaliśmy szukać jakieś właśnie te zmysły, które powstają i tych dzieciaków jakoś wzbogacają. To jest właśnie wizualizacja nocna, jak wyglądają te, powiedzmy, proste bryły, które tam właśnie z górnym lewym rogu obserwatoria, która miała być też jakimś takim elementem, który jakby gada z tym kominem, który jest naprzeciwko właśnie tego komina. Tak, tego komina. Dalej. To jest właśnie grupa wyjściowa. Tutaj próba znalezienia materiałów. I to jest nasz mock-up. To jest nasza ostatnia wizyta do Kijowa, kiedy jechaliśmy właśnie oglądać mock-up. W połowie grudnia. Następna miała być dosłownie 24 lutego, ale zabroniłem Ostapowi jechać. I to jego lot, który miał lecieć, był lotem, pierwszym zawróconym lotem do Kijowa. Plus minus 20 i takie tam próby. Na razie to stoi. Na razie stoi. Ta budowa właśnie była wznawiana dwa razy i były próby, bo teraz właśnie oni chcieli chcieli zrobić w tej budowie schron, który już będzie jakby chronić tych dzieci, ale jednak ostatnia decyzja, że wstrzymujemy budowę, bo nie wiemy, co będzie dalej, jak to się potoczy. Zobaczymy. Tu tylko parę slajdów. To jest projekt, który nie powstanie. Ja go bardzo lubię. To jest ta słynna truba, czyli komin, który tam widać w lewym górnym rogu. I zrobiliśmy budynek takiego małego uniwersytetu nakierowanego na IT. Koncepcję z bardzo fajną analizą urbanistyczną, pokazującą kierunki i uwzględniającą to miejsce. No jak uniwersytet to Oxford, jak Oxford to jakaś tam analiza pionów, no i taki tam budynek narysowaliśmy, ale on jeszcze nawet przed wojną
nie miał być realizowany. Po prostu stwierdzili, że to nie jest na to miejsce i że nie ma. Więc został ładny rysunek, który bardzo lubię. To właśnie koło tego kryształu miał stać, którego... Tego. Dalej jest nasz projekt lwowski, który został zaczęty w zasadzie jeszcze przed Kijowem. Tak i... O, to jest może o lokalizacji. To jest fantastyczne miejsce lokalizacyjne, bo to jest naprzeciwko ulica Stryjska, znana gdynianom. Teraz też mamy zamiar budować coś na Stryjskiej w Gdyni. Naprzeciwko Parku Stryjskiego, jakiś kompleks budynków pomilitarnych. Generalnie też przed nami powstało zadanie zaprojektować masterplan i o ile ta pierwszy etap biurowców od ulicy Stryjskiej był już jak zaprojektowany, to próbowaliśmy jakby zintegrować, stworzyć to jako to mówić teraz modny ekosystem, tak, jakieś połączyć główne kierunki i stworzyć to miejsce publiczne, miejsce styków tych dwóch funkcji, no i próbować zachować, co się dało zachować, bo to było jak część budynków, która tam została, były wartościowe w tych takich czerwonych punktach właśnie. Ale decyzja była taka, że biurowy miał być od ulicy Stryjskiej, od tak, parku, żeby stworzyć bufor. Ale to też wynikało z tego, że teren dosyć znacznie spada w kierunku przeciwnym niż ten. Z tej strony też są bardzo atrakcyjne. Wizualizacja właśnie. Pokażę tutaj jakieś schematy, próby włączyć, poszukiwania. Bo tam jeszcze z czasów austriackich był taki budynek dosyć fajny. Kwartalu próbowaliśmy też drobnić, żeby to jak nabrało ludzkiej skali. Żeby to nie były jakieś malochy i też jakby szukając jakiejś tożsamości. No a która... potem przyszedł klient i zarządzał więcej PUM-u. No właśnie, tym to się kończy. Zazwyczaj co mogliśmy, to obroniliśmy, a co nie, no to niestety. To jest właśnie plan zagospodarowania. Tutaj w centrum jakby kompozycji my widzimy ten skwer, który jakby zostawiamy, tutaj są te drzewa istniejące wysokie, tam jest dąb, który ma 200 lat. To dla nas było bardzo ważne, żeby tutaj czegoś się nie pojawiło i żeby zachować jakąś taką naturalną zieleń, która już tam była i która też tworzyła tą tożsamość tego miejsca. Tutaj widzimy właśnie na dole te biura, które są jakby na podium takim, bo różnica między tym miejscem, a powiedzmy tym, to gdzieś było około 8 metrów, także po prostu to są takie kaskady uskoków tej przestrzeni, które też nam pozwoliło jakby wytworzyć tą hierarchię tej przestrzeni, jakby stworzyć ważniejsze, mniej ważniejsze, jakby żeby ta przestrzeń jakby zaczęła żyć, żeby to nie była jakaś, no tak mówimy, taka monotonna, bezduszna. Oto widać przeszłe właśnie różnice poziomu. Budynek biurowy w centrum, który jest jak gdyby narysowany, ten klin zielony, jak gdyby od strony biur, w stronę tych zachowanych obiektów. Tutaj właśnie widzimy, jak to kaskadowo jest. Pierwszy plan jest ten główny plac, później jeszcze jakby kolejny plac, jak skwer, tam zieleń i jeszcze wyżej pojawiają się właśnie te biura, które są. No nie da się ukryć, że projekt nawet jeszcze przed wojną stanął w miejscu i nie. Nie, chodź, kontynuuj. Stanął w miejscu i jak gdyby nie tego, no ale stało się to, co się stało i Kijów stał się, no napływ ludności, pracodawców do Lwowa jest olbrzymi. I tych trzech panów to są nasi klienci, pośrodku Wasylij Chmielnicki, Witalij Mielnik i pan Olek, jak on nazywa? Zasadny, to jest trójca, która się wzięła, skończyła w ciągu paru miesięcy. Zaczynając oczywiście od makiety. I dalej niestety już nie mamy zdjęć, no bo myśmy tam nie byli, więc posługujemy się zrzutami z ekranów Instagrama. Funkcjonuje dosyć fajne miejsce do pracy z tego. Ze względu na to, że jakby ten Kijów zaczął jakby płynąć do Lwowa, tutaj ta inwestycja jakby nabrała życia, tak? Bo ona była trochę zarzucona ze względu na to, że się budowa w Union City, a teraz wiemy, jak jest i że generalnie ta zachodnia część Ukrainy, też, z której też jestem, tak jakby jest w miarę spokojnie tam i to miejsce ożyło. Tutaj zaczęła się budowa aktywnie, jakby przyjeżdżają też jacyś, powiedzmy, inwestorzy, którzy patrzą, co w ogóle, co może z tego być, kto się może podejmie ryzyka jakiegoś. No i to miejsce
by żyje, buduje się, rozwija się. No, ale niestety nie widzieliśmy go. Tak. Teraz króciutko o projekcie, który miał powstać w samym centrum i też miał być omawiany 24 lutego. No właśnie, to ma być ta prezentacja słynna. Generalnie po środku tam jest taki budynek krzyżopodobny. To jest jedyny zabytek. Budynek zabytkowy na tej działce, tak? Tutaj też jest bardzo dużo skarpa. Różnica między tam dołem, tam gdzie jest droga i tutaj, gdzie my mamy, gdzie powiedzmy górna to taka, część. To jest taka podkowa. 40 metrów gdzieś około tego, tak? To jest jakby próbowaliśmy też terasowo rozstawiać te budynki. Maksymalnie jakby, żeby oni były też proste, żeby nie dominować na co możemy jakby wytworzyć jakąś przestrzeń wspólną, która jakby się pojawia, przestrzeń publiczną, tak, która się pojawia wokół tego zabytkowego budynku i dalej. Właśnie się pojawia tutaj to oko wodne, tak, jakoś staraliśmy złapać skalę, no i tam z tyłu to są już nie nasze budynki, ale coś takiego powyrastało. To jest Kijów, tutaj się dzieje, buduje się szybko. O, proszę. O, tutaj właśnie widzimy wizualizację z tej przestrzeni publicznej, z tego placu, tak? Właśnie jakoś ten budynek po lewej, jest ten zabytkowy. I tutaj staraliśmy się, że tak powiem, w architekturze jak gdyby zrobić w miarę proste, no, wyższe poziomy. To dosyć dużo wysokie miało być drogie te mieszkania, natomiast połączyć wszystko jakimś tam cokołem z takim lepszym detalem ceglano-kamiennym. A to jest jeden z naszych najbardziej takich agresywnych biznesowych projektów. Motorem tego przedsięwzięcia był Sasza Nosaczenko. To jest człowiek, taki szef Koliersa na Ukrainę, niesłychanie energiczny, dynamiczny człowiek, który okazało się, że po prostu trenował strzelectwo od 14 roku, kiedy skapował się, że może być to poprzednio i teraz no, jest na froncie snajperem po prostu. A to był taki, jak Państwo widzicie, to jest takie miejsce, centrum biznesowe, ulica Żyliańska między dworcem Kijowa. Miało być powstać strasznie dużo takich intensywnych budynków o zróżnicowanej architekturze. Chcieliśmy tę agresję, jakąś taką dynamiczność tego no, złagodzić poprzez bardzo staranne zaprojektowanie parterów i niższych kondygnacji. No, ten projekt, nie wiem, Ostap, to tam jeden budynek jest. 12 lutego zaczęli budowę, ale niestety skończyli szybko. Po 2 tygodniach. A to jest jeden z najbardziej szalonych projektów, które mieliśmy. To ty czy ja miałem mówić? Mów. Ja podpowiem coś. Dobra, to jest miasto Dnipro, dawne Dniepropetrowsk, dawniej Elizawetgrad. Ten projekt znajduje się na brzegu rzeczki, jak to mówią, czyli rzeczki, która w tym miejscu ma bugufa 2,4 km szerokości. I tutaj miejscowi oligarchowie, władze miasta wymarzyli sobie właśnie z szefem Unicity taki projekt, który zawierałby komponent takich stricte biznesowych, prostych biur, centrum takiego pokazowego, technicznego i centrum, kulturowego, tak, i uwaga, to miało być tam centrum technologii rakietowych. Ze względu na to, że to miasto jakby podczas Związku Radzieckiego tutaj te wszystkie jakby kosmiczne, generalnie tutaj to były technologie kosmiczne. Oni mieli kontrakt z Elonem Muskiem na satelitę. Tak, do teraz jakby firma z miasta Dnipro ma ten kontrakt i właśnie na bazie tej firmy oni chcieli tutaj stworzyć jakąś, powiedzmy, ideę tego budynku. Myślę, że też się do tej pory zajmują rakietami, ale troszkę nie kosmicznie. Prawdopodobnie tak. No i powstał taki masterplan, który zawierał właśnie taki normalny element biznesowy na brzegu. To był w ogóle fragment portu dosyć intensywnego, a ten event hall z centrum kulturalnym i hotelem punktowym i no, służącym tym centrum kongresowym. Tak wyglądało to w 3D. Oj, 5 minut nam zostało. Będziemy śpieszyli. Staraliśmy się zachować żurawie, prawie jak w Gdańsku.
bardzo nie wiedzieli dlaczego, ale chyba się potem spodobało. No, ale projekt został kompletnie zarzucony jeszcze nawet przed wojną. No i teraz ulubiony nasz projekt. Ulica Desjatyna, która jakby, to jest jakby początek Kijowa, z tej ulicy się zaczyna. Tak, tak, to znaczy tu była ta osada Kija i tam Ryk zasiadał. To jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tutaj w tej chwili znajduje się wystawa stała sprzętu orków, rosyjskiego. Orków, które zgubili go na Ukrainie, w Ukrainie. A to jest nasz budynek, o tutaj się znajdował, to był taki istniejący budynek. Generalnie to była część rekonstrukcji jakby istniejącego założenia dwóch budynków, które mieli starą tkankę. Chcieliśmy rekonstruować jeden ten budynek i dobudować skrzydło w tej stronie. Tak, to była taka kamienica, jeszcze bardzo ekskluzywna. Tutaj były próby różne mieszkania, biur, w końcu stanęliśmy na biurach. Tutaj się właśnie to, ta część, co Szymon pokazuje, to jest takie dobudowane skrzydło, które jakby miało jakby zamknąć podwórko. Klientowi bardzo się chciało, żeby to było część z konstrukcji drewnianej. Zresztą zobaczymy na wizualizacji, tak, i że to jest jakby element przestrzeni, która się też tworzy, pojawia się jakby gdzie. To miało być od środka wewnętrznego dziedzińca. Ten budynek po lewej to jest budynek nowy. Tak, tutaj szukaliśmy właśnie kompozycję tej elewacji, jakby patrząc na to, co jest wokół, na to, co jest wokół nas i generalnie wokół tego całego założenia, tak, szukaliśmy jakieś, powiedzmy, odnoszenia do... Bo dosyć charakterystyczne dla starej architektury tej kijowskiej jest zróżnicowanie wielkości i charakteru okien na poszczególnych kondygnacjach. No i to jest rezultat końcowy, miały być takie ażurowe ściany, no niestety budowa kompletnie wstrzymana, klienci siedzą w Polsce i starają się importować zboże z Ukrainy do Polski. To jest tyle, mam jeszcze 3 minuty i teraz taki krótki refleksja po tym, co dalej. No, ja jestem pewien, że Ukraina zwycięży, ale jak kolega Churchill stwierdził, że problemy, które są po zwycięstwie, są owszem przyjemniejsze, ale nie są mniej trudne niż te, które są po przegranej, ale z drugiej strony to jest zbyt duży kryzys, żeby go zmarnować. W związku z tym no, jest bardzo poważne wyzwanie i tu chciałem się podzielić takimi 5 refleksami, które starałem się sformułować jako rady dla naszych przyjaciół w Ukrainie. Może rady, no nie rady, bo to jest po pierwsze, żeby starali się nie ścigać, nie mieli złudzeń, że to, co się stanie po wojnie, będzie idealną utopią, że coś się zmieni radykalnie. Nie musi być wszystko idealne, wystarczy, że będzie wystarczająco dobre. W zasadzie na każdym szczeblu społeczeństwo od rządu powinno być jakiś coś, stworzony system samokorygujący się na zasadzie gry między poszczególnymi elementami rząd od reguł i unikać jakiegokolwiek centralizmu. Zresztą mi się wydaje, że Ukraina nie została pokonana dzięki temu, że od 14 roku było stworzone społeczeństwo takie, które, mówiąc po telebowsku, było antykruche i przetrwało tą wojnę i dzięki takim lokalnym inicjatywom, władzach lokalnych i biznesowi no, odniosła sukces. Mówię też im, żeby starali się uważać na rozwiązania tymczasowe. Były to jakieś pomysły z jakichś kontenerów związanych z toaletami na dworze. One zostają, jak wszyscy wiemy, na zawsze. No i ostatnie rzeczy to jest, musimy bardzo uważać my Polacy i w ogóle my zagraniczni na wrażliwość lokalnej społeczności architektonicznej. No, jak wiecie, Sir Norman zgłosił się od budowy do Charkowa i tam znalazłem mem kiedyś, który przedstawiał paru brodatych, zarośniętych, brudnych żołnierzy na froncie i mówię, Sir Norman, to są architekci ukraińscy, którzy będą odbudowywali ten kraj. Sir Norman, idź na.
więc ostrożnie. No i wydaje mi się, że najważniejsze jest to, co ja nazywam crowd designem, to znaczy, że musi być, no, cytując Corey Lincoln, now of the people, by the people, for the people. I wydaje mi się, że to jest możliwe, bo znając Ukrainę, to jest naród, który jest tak pełen energii, tak chaotyczny, tak nieokiełznany, że oni stworzą coś fantastycznego, coś nowego, co się stanie nowym, kolorowym, odświeżającym elementem w tej mozaice, którą nazywamy Europą. Dziękuję bardzo, udało się nam. Jeszcze słówko, chciałem w swoim imieniu, w swoich rodaków w imieniu bardzo podziękować Polsce i Polakom za wsparcie. Bardzo to jest dla nas ważne w trudny czas. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Serdeczne dzięki. Naprawdę. Dziękuję bardzo.